witam wszystkim. Dzisiaj pierwszy odcinek z serii moich przygotowań do zawodów. Będziemy poruszać różne tematy. Dzisiaj trenuję razem z Łukaszem. Jesteśmy przed treningiem. Spróbujemy przy treningówki Everesta. Teraz miałem okazję pana testować. Muszę przyznać, że wpisuje się bardzo dobrze. Mamy w planie dzisiaj przetrenować klatkę i bicepsy. Autorskim systemem Łukasza, jeszcze nie miałem okazji nim trenować. Łukasz trenuje w specyficzny sposób, metoda 100 powtórzeń. 100 powtórzeń jednorazowo w każdej serii. Zazwyczaj jest to jedna seria, tak? Każdego ćwiczenia. Staram się zrobić na raz 100 powtórzeń, chociaż nie zawsze wychodzi, żeby ewentualnie zmniejszam ciężar i bez przerwy robię kolejne powtórzenia, aż dochodzę do setki. Ja szczegółów nie znam, ale dzisiaj na pewno się przekonam. No krótko, jeśli chodzi o moje przygotowania do zawodów, jestem w fazie rozbudowy masy, aktualnie po dwudniowej chorobie, ale na szczęście nieznacznie wybiła mnie z rytmu. Waga to jest około 113-114 kg na chwilę obecną, mam nadzieję, że się trochę wzrośnie. Trening zazwyczaj 5 razy w tygodniu. Teraz będą pewne modyfikacje, zobaczymy jak ten system się sprawdzi, być może na wybrane partie będę kontynuował. No, trzeba przyznać, smak nie zalatuje chemią, tak. Ananasowy. Bardzo dobry smak. Nie ma żadnych zdęć, nie ma żadnej zgagi po tym. Fajnie się rozpuszcza, bezproblemowo. Mamy okazję trenować na najlepszej siłowni w województwie. Sprzętu nie brakuje, akurat Łukasz stwierdził, że do jego treningu idealnie nadają się maszyny. Tutaj maszyn jest pod dostatkiem, także będziemy mieli na czym potrenować. Przechodzimy do treningu. I'm out in Dubai, chillin' with chicks who Dubai. Foreign whips I Dubai, don't know when death is Dubai. Told my clique we forever. Told my clique that we forever. Łukasz poprowadzi trening, ja będę starał się wykonywać to samo. Nie wiem, z jakim skutkiem. Jeśli chodzi o zmiany, będę starał się zrobić więcej niż 20 powtórzeń serii nie wykonywałem. I'm out in Dubai, chillin' with chicks who Dubai. Foreign whips I Dubai. No, 5 serii po 100 powtórzeń. No. To jest taki unikatowy program, jaki aktualnie trenuję, czasem robię więcej. Ale to już zależy od chęci, a że to mój drugi trening klatki w tym tygodniu, to myślę, że 5 serii będę dobrze. Dubai, don't know when death is Dubai. Told my clique we forever. W tym ciężarze z tego powodu, że powtórzeń jest naprawdę dużo. 100 razy to nie jest mała ilość. Told my click that we forever. Początek w bluzie, bo ostatnio staram się mocniej dogrzać. Ciężar wygląda na śmieszne, ale pewnie będzie problem. Po 80 powtórzeniu albo szybciej. Dobrze, że nie założyliśmy więcej, bo nie dało wyrazu. Ja powiem dwa słowa na temat Łukasza. Łukasz jest byłym wicemistrzem Europy 2014 roku, juniorów. No moim zdaniem to jest największy talent, jeśli chodzi o polskie kulturystów mocnych. Ostatnio miał trochę pecha, kiedy wychodziłem o przygotowanie do zawodu. A tutaj podjęliśmy decyzję, że przygotuję się na przyszły sezon. Trening zostawiam już jemu, wprowadzamy drobne korekty w odżywianiu. No i moja rola w tym momencie się ograniczy do tego, żeby nadzorować ten cały cykl, żeby to wszystko szło w odpowiednim kierunku. Ale już doświadczenie Łukasza pozwala mniej więcej wszystkim kierować samemu. Jak widzicie, ostatnie powtórzenia są już mocno pompujące, dobijane. Mimo niskiego ciężaru nie jest prosto. Każda kolejna seria jest już troszkę trudniejsza. Ale też może powiedzieć, że babski ciężar, ale niech się przekona samemu, że niekoniecznie jest to babskie ćwiczenie. Bez komentarza. Zajebano. Teraz robimy następne ćwiczenie. Większość maszyn tutaj do kamery, więc ćwiczy się bardzo przyjemnie w porównaniu do pozostałych sprzętów, jak miałem okazję używać, to jest naprawdę solidna marka. Czucie mięśniowe, nie dobre? Tak. Teraz na linki przejdziemy, co? Młody dał radę, co powtórzę, więc nie mogę być gorszy, kurwa. My crew we hustling. What you know about struck? Żeby komuś nie przyszło do głowy, czy przywieprzyć o technikę, bo nie ma opcji zrobić w wolnym tempie i z czuciem mięśniowym dokładnym, chociaż czucie mięśniowe już po 20 powtórzeniu jest tak czy inaczej. Na pewno ruch negatywny trzeba troszkę poluzować, nie może być taki długi. Niektóre ruchy są, jak widzicie, czasem trochę bardziej agresywne, mniej dokładne, ale na pewno
On the road to success, they told me it was under construction. Yes, I'm educated. Na razie się nie odzywam, bo muszę zregenerować siły na następną serię. Ale pompa już jest. 40 się zrobiło w ręce już, nie 39. Don't mean you can press homes. Guarantee you get touched back. Jak zrobię setkę, to się w ręce zrobi 41. To na pewno najmniej przyjemne ćwiczenie z wszystkich, które zrobiliśmy do tej pory. Około 50 ruchach już łapie jeziemska pompa. Nawet przy tak małym ciężarze jak 70 kg na stronę. We up in the end zone. You ain't getting pussy. You up in the friend zone. Starting. Dla mnie to jest szok póki co. Bo co powtórzę, tak jak mówię, no 20 może zdarzało mi się robić, może 30 gdzieś w porywach, ale setki nigdy nie robiłem. Ostatni raz co powtórzę robiłem na zielonej szkole w podstawówce, jak trzeba było przysiady za karę robić. Za karę. Pozdrawiam mojego wychowawcę pana Janeckiego, który uczył WF. No my high school teacher pull up in that Benzo. I'm out in Dubai, chilling with chicks who Dubai. Foreign whips. Teraz Dubai, don't know when death is Dubai. Told my clique we forever. Teraz miałem solidny problem przy 87 ruchu. Krok mi się załamał. W szczęście Wojtek sprawnie mi pomógł. Udało się dokończyć serię. Młody robił na raty. Chciałoby się powiedzieć, że ja to zrobię na raz, ale może być ciężko. Były ambicje, były chęci, nie dało rady. Klatkę mamy załatwioną, a klatkę to w zupełności wystarczy. Przechodzimy do biteczki, tak? Tak jest. Website Dubai, don't know when death is Dubai. Told my clique we forever. Told my clique that we forever. Kolejne ćwiczenie, uginanie na modlitewniku, drugie ćwiczenie na biceps, maszyna typu Hammer, ruch idealnie skomponowany pod kątem pracy bicepsu. Powiem szczerze, że jak wykonuję tradycyjny trening, ciężar jaki tutaj zakładam to jest 40-60 kg. No w tej chwili mamy 10, ale to powinno w zupełności wystarczyć. Life's a bitch, take a clothes off. Na pewno trochę bardziej przyjemnie niż przy pierwszym ćwiczeniu, ale i tak jest ciężko. Maszyna fajnie, super chodzi, wszystko jest idealnie ustawione. Zero zarzutów. They say that the world suck, that's why I can't fall off, I can't choke, I'm too dope. Phone on airplane mode, I'm too fly, new fr. Ostatnia seria. I'm too cold, throw my phone. Dobrnęliśmy do końca. 5 ćwiczeń na klatkę, 500 powtórzeń. 3 ćwiczeń na biceps, 300 powtórzeń. Robiąc klasyczny trening, nigdy nam takiej sumy to nie da. Ale wiadomo, był to całkiem inny bodziec. Pompa jest dużo większa niż na normalnym treningu. Mam zamiar wypróbować to na wybrane partie, zobaczymy jaki przyniesie efekt. Na pewno najlepszy efekt w przypadku tego treningu jest na barkach, z tego powodu, że barki z natury potrzebują większej ilości powtórzeń. Przynajmniej to zaobserwowałem po sobie i po innych ludziach. Wojtek mówi, że ćwiczył tak dzisiaj pierwszy raz. Ja ćwiczyłem tak już z paroma osobami, które chciały spróbować. To jest chyba pierwsza, jedyna osoba, która zrobiła wszystkie powtórzenia sumiennie i do końca. Większość ludzi po 30-50 ruchach zmieniała plan treningu i po prostu wybierała klasyczny rodzaj. Biegała. Dokładnie. Jesteśmy już po treningu, odpoczywamy. Trening był wyczerpujący, szczególnie dla mnie. A dostałem pochwałę od trenera, że wyspałem do końca jako jeden z nielicznych. Także łykamy suplementy, jedyny. Łykamy suplementy potreningowe. Też firmy Everest. Szczerze mówiąc, ostatnio przez dłuższy okres czasu używałem tylko białko, w ogóle z suplementów odżywek. To będzie okazja się przekonać, jak gdzieś tam na jakimś już poziomie zaawansowania, jak suplementy wpływają na poprawę osiągów. Monohydrat kreatyny z magnezem. Może być to dla niektórych niedoceniany składnik, ale jest tu 250 mg magnezu, czyli taka solidna dawka suplementacyjna. Ja tu mieszam razem z Carbo. Łukasz Carbo nie używa, więc chcesz ktoś kreatyna? Półmiarki 5 gram, sypiemy trochę więcej, 7 gram. Ja tutaj mam jeszcze dzisiaj niedużo, ale dla mnie, bo 50 gram Carbo porcję. Jestem po chorobie, niedługi co prawda, ale trochę wyczerpującej. Więc na razie troszkę mniej tego Carbo. Dodatkowo BCA akurat tutaj troszkę większa dawka. Miarka specjalnie odmierzałem, ma 13 gram. Więc nasypię 20 gram,
na oko bez tu jakiegoś odmierzania aptekarskiego. Może trochę więcej, może trochę mniej. Łukaszowi też nasypiemy. No i to jest taka moja suplementacja teraz standardowa. Monohydrat kreatyny BCA w dużych dawkach. Przed treningiem, głównie po treningu, czasami przed treningiem. Przetreningówka. Białko akurat, białka nie przyjmuję w okolicach treningu, tylko gdzieś tam jako dodatek do posiłku. Trening, sami widzieliście, wszystko jest, szczegóły są w filmiku. Pijemy suplementy, szybki prysznic. Jedziemy zaraz do moich znajomych, do bistro Fit & Food. Tam zjemy jakiś posiłek, oczywiście przygotowany pod względem składu i pod względem gramatury pod nas. Łukasz zaraz powie, ile chce ryżu, czy ile kaszy. Można sobie wybrać dowolnie, czy łosoś, czy indyk, czy tam inne mięso. Naprawdę robią dobrą robotę. Mało jest takich miejsc, gdzie można zjeść coś pożywnego, zdrowego. No i też przyrządzonego w smaczny sposób. Do zobaczenia wkrótce. Ain't a beat up they bugging. Feel like all my haters, girls, the way they yelling, fuck him. All black, broke the swag, on point. Jesteśmy właśnie w bistro Fit & Food. Często przychodzę na jedzenie. Głównie specjalizują się w cateringu dietetycznym, gdzie można dobrać sobie menu dowolnie, brano kaloryczność. Są różne zestawy dla osób odchudzających, dla osób ćwiczących, także wybór jest naprawdę bardzo duży. Można też przyjść, zamówić sobie jednorazowe danie. Tam mamy menu, bardzo, bardzo takie rozbudowane. Możemy mieć na miłą usługę dziewczyn. Mogą zawsze doradzić, co wybrać. Generalnie ja zazwyczaj wybieram jakąś rybę, jakieś mięso, do tego ryż, zazwyczaj dziki. Gorąco polecam, bo naprawdę, tak jak mówiłem, robią dobrą robotę. Zaraz zobaczycie, jak wygląda nasze danie. Akurat zamówiliśmy oboje łososia. Ja trochę więcej węglowodanów. 100 gram. Łukasz 50 gram. Told my click that we forever. Told my click that we forever.